Dzień dobry, zapraszam na kolejny sportowy flash, w którym podsumowujemy wydarzenia weekendu. W tym tygodniu nie było ich wiele. Jak wiemy, zespoły piłkarskie zakończyły rundę jesienną. Ten weekend odbyły się jednak zaległe spotkania kolejki wrześniowej. W klasie okręgowej grupy czwartej Tęcza Błędów pokonała wyżej notowany zespół Odry Miasteczko Śląskie na gościnnym stadionie Unii Ząbkowice 3-0. Bardzo trudny mecz. Do przerwy bardzo wyrównany. Wiedzieliśmy, że drużyna z Miasteczka jest dosyć silna fizycznie, wybiegana drużyna, walcząca. No i nam mecz się, mówiąc szczerze, ułożył, bo pierwsze 15 minut było fajne. Potem oddaliśmy inicjatywę, ale to było związane z tą kontuzją Cichonia. Ewidentnie nam rozbiła nam totalnie szyki. Trzeba było dokonać zmiany, ale bramka do szatni nam bardzo pomogła. Potem w szatni wiedzieliśmy, że musimy zdjąć Progresa z boiska, który wyjechał do Zimbabwe. Praktycznie leciał prosto z meczu na samolot, więc mógł zagrać tylko połówkę meczu i to też nam pokrzyżowało kolejne plany. No ale chłopcy stanęli na wysokości zadania. Wiedzieliśmy, że w drugiej połowie musimy się nastawić na kontrę, poczekać, aż zabijemy ten mecz drugą, trzecią bramką. No i udało się. Rzeczywiście zagrali chłopcy fajną piłkę, fajny mecz. Może wielkiej finezji nie było, ale nastawialiśmy się tylko i wyłącznie na 3 punkty. Przypomnijmy, że mistrzem jesieni tej grupy została Unia Strzemieszyce. Tęcza Błędów ostatecznie po zakończeniu tego zaległego spotkania. Jesień kończy na miejscu 9 z dorobkiem 18 punktów. W klasie A tylko dwie dąbrowskie drużyny rozegrały swoje zaległe mecze. Zespół Ujejsca zremisował na własnym stadionie z Niwami Brudzowice 1-1. Ostatni mecz, ja powiedziałem tydzień temu, że dobrze by było dla nas, gdyby się już ten sezon skończył. No, trzeba było dograć tą jedną kolejkę. Gdzieś tam w tym tygodniu ten mikrocykl treningowy nie wyglądał tak, jak chcieliśmy. No, było dosyć dużo nieobecności, dlatego ten ostatni mecz był taką zagadką. Zagraliśmy troszeczkę świadomie, bardziej defensywnie, liczyliśmy na kontry. Gdzieś tam w pierwszej połowie popełniliśmy błąd, straciliśmy bramkę, w drugiej połowie zrobiłem kilka zmian. Obraz gry się nie zmienił, Niwy utrzymywały się dłużej przy piłce. My staraliśmy się grać w pressingu średnim, w niskim, w dalszym ciągu liczyć na te kontry i na to szczęście pod polem karnym przeciwnika. No i w 72 minucie to szczęście w końcu się uśmiechnęło do nas, strzeliliśmy bramkę na 1-1. Z przebiegu meczu, tak jak mówię, ten remis jest dla nas sukcesem. Niwy są drużyną, która gdzieś tam w zeszłym sezonie ogrywała się na poziomie okręgówki. Jest to drużyna, która uważam, że w dalszym ciągu będzie kandydowała również do walki o awans. Dlatego na tle tej drużyny remis osiągnięty jest naszym sukcesem. Tym bardziej, że było kilka meczów, gdzie graliśmy lepiej. Mieliśmy przewagę, a przegrywaliśmy tutaj. Byliśmy drużyną, która się mniej utrzymywała przy piłce, ale w drugiej połowie byliśmy drużyną walczącą i ten punkt wywalczyliśmy. No i też na sam koniec sezonu mamy 7 zwycięstw, 7 porażek i w końcu ten jeden remis wpadł, także ten remis, który uważam za nasz sukces. Unia Ząbkowice przegrała w Kromołowie z liderem 1-2. Pojedynek z liderem w niedzielne popołudnie, przedpołudnie właściwie, zakończył się naszą porażką 2-1 po naprawdę bardzo emocjonującym meczu z obydwu stron. My jako drużyna z dolnej tabeli postawiliśmy dość duże wymagania dla gospodarzy, którzy mieli duży kłopot, żeby akurat ten mecz wygrać. No, pierwsza połowa była bardzo wyrównana, uzyskaliśmy prowadzenie chyba w 5 minucie, po prostu stałem w fragmencie gry. Gospodarze odpowiedzieli w 20 chyba 5, wyrównali. Później był cios za ciosem, akurat walka na całym boisku. Do przerwy było 1-1. Po przerwie gospodarze atakowali. Zależało im bardzo na zwycięstwie na koniec sezonu. Myśmy się próbowali odgryzać kontrami. Mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje, no ale niestety w jednej sytuacji pech, w drugiej sytuacji brak akurat koncentracji naszego zawodnika. Gospodarze przeprowadzili jedną kontrę po stracie piłki na ich połowie z naszej strony, która kontra się zakończyła strzeleniem zwycięskiego gola. Mimo później paru sytuacji jeszcze z naszej strony i ze strony akurat gospodarzy. Wynik nie uległ zmianie, skończyliśmy porażką 2-1. Przypomnijmy pozycję dąbrowskich zespołów po rundzie jesiennej w tej klasie rozgrywkowej. Ujejsce zajmują 10. pozycję z dorobkiem 21 punktów. Przemsza Okradzionów jest 12 z 13 punktami, a Unia Ząbkowice na pozycji 14 z 9 punktami.
i czas na zaległe mecze w klasie B. Promień Szczemieszyce Małe pokonał w Zawierciu drużynę Warty i JSP 3-2, a Zagłębia Tucznawa wygrał u siebie z rezerwami Orła Dąbie 5-2. Ostateczne miejsca dąbrowskich drużyn po rundzie jesiennej. Wicemistrzem jesieni został zespół RKS-u Zagłębie Dąbrowa Górnicza z 37 punktami. Miejsce szóste zajmuje Zagłębia Tucznawa z dorobkiem 23 punktów. Pozycja ósma, Promień Szczemieszyce Małe, który wywalczył 20 punktów. Oczko niżej, na miejscu dziewiątym, są rezerwy Unii Szczemieszyce z dorobkiem 19 punktów i na przedostatniej pozycji w tabeli klasy B jest zespół KS Mydlice z dorobkiem 6 punktów. Nie sprawiają radości swoim kibicom siatkarki dąbrowskiego MKS-u. Podopieczne Magdaleny Śliwy zanotowały szóstą porażkę. Tym razem przegrały na własnym parkiecie z dewelopersem SkyRS Rzeszów 1-3. Szkoda dzisiejszego spotkania, tak zacznę, bo dziewczyny bardzo chciały zagrać ten mecz przede wszystkim dobrze i grając o zwycięstwo. No niewiele brakło, żeby jakiś punkt tutaj w tym spotkaniu zdobyć. Dużo lepiej zagraliśmy w przyjęciu, dużo lepiej zagraliśmy w ataku, patrząc na poprzednie spotkania. Natomiast zawsze gdzieś coś, no czegoś braknie, które od takiego drobnego elementu, który zadecyduje o tym, że się seta nie wygrywa, czy się meczu nie wygrywa. Były takie momenty dzisiaj w obronie. Mówię o tych kiwanych piłkach, które fakt, że przeciwnik robił bardzo dobrze, to jest naprawdę trudne do obrony, ale ta kiwka wpada i tutaj no możemy sobie, że tak powiem, pluć w brodę, że takich momentów nie wykorzystaliśmy i nie wyprowadziliśmy kontry. Wydaje mi się, że dałyśmy z siebie wszystko. Mimo, że się tłumaczy, wiadomo, że Rzeszów jest lepszym zespołem, doświadczonymi, po prostu operuje zawodniczkami, ale myślę, że od tego meczu będzie coraz lepiej, ponieważ naprawdę dałyśmy z siebie wszystko. I każda jest tego zdania, że po prostu mogłyśmy wiadomo zrobić. Czasami się więcej troszeczkę błędów popełnia w niektórych sytuacjach, ale myślę, że to zaprocentuje i na pewno wyciągniemy wnioski z tego spotkania. Myślę, że falowałyśmy trochę w tym meczu. W drugim i czwartym secie podjęłyśmy walkę i grałyśmy na równi z przeciwnikiem. No, w pierwszym i w trzecim secie okazały się znacznie lepsze dziewczyny z Rzeszowa. No, niemniej jednak myślę, że walczyłyśmy tutaj z faworytem typowanym w tym spotkaniu. Ale myślę, że możemy się cieszyć z tej walki i z tego, że nie przegrałyśmy bardzo łatwo tego meczu i myślę, że to, mam nadzieję, będzie dobry prognostyk na kolejne mecze. Po tej porażce siatkarki dąbrowskiego MKS-u spadły na przedostatnie miejsce w tabeli. Kończąc dzisiejsze wydanie Sportowego Flesza, zapraszam na cykl podsumowań piłkarskiej jesieni w wykonaniu naszych piłkarskich zespołów. Do zobaczenia.